cię nadzieję, nie tę lichą marną. Co rdzej spróchniały, w wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Miejcie odwagę, nie tę jednodniową, co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pyska, lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową nie da się zepchnąć swego stanowiska. Miejcie odwagę, nie tę tchnącą szałę, która na ośle leci bez oręża, lecz tę, co sama niezdobytym wałem przeciwne losy stałością zwycięża, lecz tę, co sama niezdobytym wałem przeciwne losy stałością zwycięża. Przestańmy własną pieścić się boleścią, przestańmy ciągłym lamentem się poić. Kochać się w sprawach jest rzeczą niewieścią, męczą przy stole w milczeniu się zbroić. Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, mężom przy stole w milczeniu się zbroić. Lecz nie przestańmy czcić świętości swoje i przechowywać ideałów czystość. Do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. Do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. Miejcie nadzieję, nie tę lichą marną, co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Wzywam was wszystkich, nie czekajcie dłużej. Trzeba zmienić tę władzę jak najszybciej, zanim doszczęt nie zniszczy nasz kraj. Napisał w pożegnalnym liście Piotr Szczęsny, który dokonał aktu samospalenia tutaj, w tym miejscu, pod Pałacem Kultury i Nauki, 19 października 2017 roku. Oto list, przesłanie, które dla nas wszystkich zostawił. Protestuję przeciwko ograniczaniu przez władze wolności obywatelskich. Protestuję przeciwko łamaniu przez rządzących zasad demokracji, w szczególności przeciwko zniszczeniu w praktyce Trybunału Konstytucyjnego i niszczeniu systemu niezależnych sądów. Protestuję przeciwko łamaniu przez władze prawa, w szczególności Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Protestuję przeciwko temu, aby ci, którzy są za to odpowiedzialni, między innymi prezydent, podejmowali jakiekolwiek działania w kierunku zmian w obecnej Konstytucji. Najpierw niech przestrzegają tej, która obecnie obowiązuje. Protestuję przeciwko takiemu sprawowaniu władzy, że osoby na najwyższych stanowiskach w państwie realizują polecenia wydawane przez bliżej nieokreślone centrum decyzyjne związane z prezesem PiS, nie ponosząc za swoje decyzje odpowiedzialności. Protestuję przeciwko takiej pracy w Sejmie, kiedy ustawy tworzone są w pośpiechu, bez dyskusji i odpowiednich konsultacji, często po nocach, a potem muszą być prawie od razu poprawiane. Protestuję przeciwko marginalizowaniu roli Polski na arenie międzynarodowej i ośmieszaniu naszego kraju. Protestuję przeciwko niszczeniu przyrody, szczególnie przez tych, którzy mają ją chronić. Wycinka Puszczy Białowieskiej i innych obszarów cennych przyrodniczo. Forowanie lobby łowieckiego, promowanie energetyki opartej na węglu. Protestuję przeciwko dzieleniu społeczeństwa, umacnianiu i pogłębianiu tych podziałów. W szczególności protestuję przeciwko budowaniu religii smoleńskiej i na tym tle dzieleniu ludzi.
protestuje przeciwko seansom nienawiści, jakimi stały się miesięcznice smoleńskie, przeciwko językowi nienawiści i ksenofobii wprowadzanemu przez władzę do debaty publicznej. Protestuje przeciwko obsadzaniu wszystkich możliwych do obsadzenia stanowisk swoimi ludźmi, którzy w większości nie mają odpowiednich kwalifikacji. Protestuje przeciwko pomniejszaniu dokonań, obrzucaniu błotem i niszczeniu autorytetów, takich jak na przykład Lech Wałęsa czy byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego. Protestuje przeciwko nadmiernej centralizacji państwa i zmianom prawa dotyczącego samorządów i organizacji pozarządowych, zgodnie z doraźnymi potrzebami politycznymi rządzącej partii. Protestuje przeciwko wrogiemu stosunkowi władzy do imigrantów oraz przeciw dyskryminacji różnych grup mniejszościowych, kobiet, osób homoseksualnych i innych, LGBT, muzułmanów i innych. Protestuje przeciwko całkowitemu ubezwłasnowolnieniu telewizji publicznej i niemal całego radia i robieniu z nich tub propagandowych władzy. Szczególnie boli mnie niszczenie Trójki, radia, którego słucham od czasów młodości. Protestuje przeciwko wykorzystywaniu służb specjalnych, policji i prokuratury do realizacji swoich własnych, partyjnych bądź prywatnych celów. Protestuje przeciwko nieprzemyślanej, nieskonsultowanej i nieprzygotowanej reformie oświaty. Protestuje przeciwko ignorowaniu ogromnych potrzeb służby zdrowia. Protestów pod adresem obecnych władz mógłbym sformułować dużo więcej, ale skoncentrowałem się na tych, które są najbardziej istotne, godzące w istnienie i funkcjonowanie całego państwa i społeczeństwa. Nie kieruję żadnych wezwań pod adresem obecnych władz, gdyż uważam, że nic by to nie dało. Wiele osób mądrzejszych i bardziej znanych ode mnie, podobnie jak wiele instytucji polskich i europejskich, wzywało już te władze do różnych działań i niezmiennie apele te były ignorowane, a wzywający obrzucani błotem. Najpewniej i ja za to, co zrobiłem, też takim błotem zostanę obrzucony, ale przynajmniej będę w dobrym towarzystwie. Natomiast chciałbym, żeby prezes PiS oraz cała pisowska nomenklatura przyjęła do wiadomości, że moja śmierć bezpośrednio ich obciąża i że mają moją krew na swoich rękach. Wezwanie swoje kieruję do wszystkich Polek i Polaków, tych, którzy decydują o tym, kto rządzi w Polsce, aby przeciwstawili się temu, co robi obecna władza i przeciwko czemu ja protestuję. I nie dajcie się zwieść temu, że co jakiś czas działalność władz uspokaja się i daje pozór normalności. Za kilka dni czy tygodni znowu będą kontynuować ofensywę. Znowu będą łamać prawo i nigdy nie cofną się i nie oddadzą tego, co już raz zdobyli. Wprawdzie to już dość wyświechtane powiedzenie, ale bardzo tutaj pasuje. Jeśli nie my, to kto? Kto jak nie my, obywatele, ma zrobić porządek w naszym kraju? Jeszcze mi sympatia po prostu do dzisiaj. Kiedy o tym pomyślałem, jest strasznie trudno powiedzieć cokolwiek innego przede wszystkim, niż on sam powiedział, bo to już było tutaj czytane. Wiele razy to było czytane i wszyscy dobrze wiemy, że z większością tych słów, pod większością tych słów każdy z nas by się podpisał. Oczywiście nie każdy pod wszystkimi, bo nie każdy jest gotów ponieść śmierć tak straszną. Po to tylko, żeby ludzie zechcieli te dwie strony maszynu, na którym się przesłanie Piotra Szczęsnego mieści, przeczytać. Ja tu ile razy tutaj jestem, patrzę w koło i widzę ludzi, którzy zajęci swoimi sprawami przechodzą. Cóż, no nie wyglądają na przebudzonych. I to jest niestety tak, że pamiętam bardzo dobrze ten dzień, kiedy się dowiedziałem o tym, że Piotr Szczęsny tu się podpalił. I nie mogłem spać przede wszystkim z tego powodu, że myślałem, że Holender, ja go muszę znać. On musiał tutaj bywać z nami, no, przy różnych takich okazjach. I coś on napisał, że nomenklatura pisowska ma jego krew na rękach, a ja wtedy czułem, że sam ją mam na rękach, bo ten człowiek by się nie spalił, gdyby te nasze wysiłki przynosiły efekty po prostu. Gdyby ten człowiek nie utkwił w takiej strasznej desperacji, która każe mu robić
coś aż takiego, żeby się ludzie obudzili. My nie daliśmy rady, dlatego on spróbował w ten sposób. I tego typu akty mają niestety w historii długą tradycję. I niestety jest tak, że wszystkie je łączy ta wewnętrzna sprzeczność, która powoduje, że jeśli człowiek ma powód, ma trzeźwą, racjonalną ocenę rzeczywistości i z tej trzeźwej, racjonalnej oceny rzeczywistości wynika tak desperacki wniosek, to to równocześnie znaczy, że nikt się tak zaraz nie obudzi. Gdyby był w nas ten potencjał, to Piotrzeński nie byłby aż tak zdesperowany, nie miałby aż takiego poczucia osamotnienia. Bo to zwykle właśnie te rzeczy pchają ludzi do takich gestów. Ja tutaj już kiedyś raz mówiłem, stojąc w deszczu i w nocy, i wspominałem Campo di Fiori Miłosza. To jest wiersz o samotności ginący. Ja został napisany wiosną 1943 roku. Po powstaniu w getcie. Pierwszy powstaniu warszawskim. Zaraz będziemy mieli rzecznicę. I Miłosz pisał o tej karuzeli, która tu stała niedaleko. I na którą ludzie wsiadali, żeby wzlecieć wyżej ponad murem, patrzeć jak Żydzi się palą. A potem szli do swoich zajęć, tak jak świadkowie śmierci na stosie Czerwona Bruna. Campo di Fiori to był ten plac we Włoszech, w Rzymie, gdzie go spalono. No i to jest cholernie prawdziwy wiersz, bo spójrzcie na tych ludzi, którzy tutaj przechodzą, robiąc zakupy, zajęci swoimi własnymi sprawami. Właśnie dokładnie tam, jak to było tam napisane. Ja niestety dlatego jestem zatkany, bo jakoś tutaj byłem. I nie umiem powiedzieć nic, czego Piotr Szczęsny by pewnie oczekiwał. Nic optymistycznego, ale dzisiaj w tych strasznych przecież okolicznościach akurat mam tę jedną dobrą wiadomość. Taką drobną rzecz nam się udało zrobić. Wracamy stamtąd, gdzie Kaczyński obchodzi te swoje ceremonie. Jak wiemy, obchodzi ostatni raz. Tę jedną drobną rzecz udało nam się wydeptać, zajęło to 2 lata. Ale spowodowaliśmy, że ten cyrk na krakowskim przedmieściu dzisiaj odbywa się po raz ostatni i więcej już tam nie powróci. Wszyscy wiemy, że Kaczyński wymyśli sobie co innego, będzie chodził, celebrował te swoje pomniki. Nie, nie. To już nie będzie to samo. On ucieka z krakowskiego przedmieścia, dlatego że musiał tam postawić te płoty, sprowadzać te tysiące policjantów i to było wszystko, co z krakowskiego przedmieścia płynie dzisiaj w świat. Nie żadna legenda o zdradzonych o świcie, tylko brutalna demonstracja siły państwa, które łamie prawa obywatelskie. To mu się nie opłaca, dlatego zwiewa. Wygraliśmy. I myślę sobie, że Piotrowi Szczęsnemu, który o miesięcznicach smoleńskich wspominał, to chyba nie przystoi, tak? No, ale można mu tę różę położyć i powiedzieć, że przynajmniej ten kawałek udało się osiągnąć. I przynajmniej ten kawałek nam się udało osiągnąć, zbliża nas do sytuacji, w której, daj Boże, nikomu nie będzie przychodziło do głowy podpalać się i ginąć straszną śmiercią na znak protestu, po to, żebyśmy się obudzili. Szanowni Państwo, uczcijmy teraz śmierć Piotra chwilą ciszy. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, dajemy się teraz pod Sejm, jeżeli ktoś sobie życzy z nami, bo tak zostało to ustalone na dzisiaj. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie.